Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Pluciuchu, luźnej wieczornej serii vlogów, w której nie ma polityki, za to są tematy, dzięki którym mam nadzieję dobrze się nastroisz na wieczór oraz jeżeli oglądasz Pluciuszka na drugi dzień do kawy, to zapewni Ci rozrywkę przed nadciągającym dniem. Dzisiaj będzie zestawienie 10 najdziwniejszych rzeczy, jakie ludzie znaleźli na strychu. Dlaczego tak? Albowiem ostatnio bardzo głośno zrobiło się w Polsce o tym, że pewien pan znalazł na strychu karabin i zrobiono koło tego wielką taką aferę, że jak to, kto normalny trzyma karabin na strychu, czy człowiek ten miał jakiegoś ojca czy dziadka, który był bardzo, bardzo złym człowiekiem i o co chodzi? No, zacząłem badać temat i okazało się, że nie. Że w Polsce, jak się zresztą domyślałem, bardzo często ludzie znajdują tego typu rzeczy na strychu, albowiem, no, Polska był to, jest to kraj, który w swojej historii bardzo wiele doświadczył. Były powstania, potem była Druga Światowa, potem była walka z okupantem radzieckim i wiele, wiele innych takich rzeczy. No i ludzie jak przechodzili z partyzantki na przykład, czy z powstania do normalnego życia, to gdzieś musieli te rzeczy pochować. Jedni zakopywali w ziemi, inni chowali w ścianach, jeszcze inni chowali na strychu. W związku z tym to jest nic dziwnego, że w starym domu w Polsce coś takiego się znajdzie. Tyle doszedłem, a jednocześnie przy okazji badania tematu znalazłem artykuł pod tytułem 10 rzeczy, których w życiu nie spodziewałbyś się znaleźć na strychu autorstwa Adie, więc pomyślałem, że właśnie dla rozrywki, dla przyjemności waszej ze słuchania nagram taki vlog. Bardzo mocno się w tym vlogu oprę na artykule Adie. Oczywiście w opisie znajduje się link do jego artykułu. Nic się nie stanie, jak tam wejdziecie i napiszecie mu jakiś miły komentarz ode mnie. Będzie mu na pewno miło, będzie miał też więcej wyświetleń, a wy będziecie mieli vloga. Zanim jednak przejdę do tego zestawienia właśnie, które będę czytał, komentował, dodawał od siebie, które Adie zrobił, pozwolę sobie dodać taki wielki, wielki wstęp. On brzmi mniej więcej tak, że rzeczywiście na strychach, ale nie tylko na strychach, w różnych miejscach, w starych nieruchomościach, bo to nie tylko na strychach, ale właśnie czasem zakopane w ogrodzie, a czasem gdzieś ukryte na pawlaczu, a czasem w różnych innych miejscach, naprawdę w starych nieruchomościach można znaleźć skarby. I to jest autentyk, oczywiście nie takie, że o, piraci, łupy z jakiegoś tam statku chowają, ale bardzo wartościowe rzeczy z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że czasem ludzie mają jakieś rzeczy, umieszczają je gdzieś, bo szkoda wyrzucić, a potem te rzeczy nabierają niesamowitej wartości. Sam tak miałem w swojej rodzinie, gdzie ktoś z mojej rodziny, który odziedziczył dom po dziadkach, no, zaczął ten dom sprzątać, na szczęście zaczął ten dom sprzątać, ponieważ no, planował go bardzo mocno odświeżyć, przebudować. Wiadomo, tamten dom był budowany jakoś tak w latach 50-tych, 60-tych, tak zwanym systemem gospodarczym. Fajny, bardzo fajny dom, no ale jednocześnie taki no coraz mniej przystający do dzisiejszych standardów. Tak to ładnie powiedzmy, chociaż ja osobiście uważam, że wiele elementów miał dużo lepszych niż dzisiejsze standardy, na przykład grubość ścian, to, że się budowało z cegły i wiele, wiele innych takich rzeczy, no ale nieważne. Ten dom został przez nowego właściciela przeznaczony do przebudowania, ale na szczęście nowy właściciel okazał się osobą szanującą przodków i stwierdził, że kurde, to nie może tak być, że wejdzie ekipa i będzie no szpargały dziadków przerzucać nie wiadomo jak, no i postanowił ten dom posprzątać gruntownie. No i co się okazało, że na strychu, który to wiadomo jak to strych jeszcze na wsi za czasów komuny, no tam lądowało wszystko, co się kiedykolwiek w życiu tylko mogło przydać. No bo co do zasady na wsi się raczej nie wyrzuca jak nie trzeba, na takiej prawdziwej wsi, a jeszcze za komuny to się w ogóle nic nie wyrzucało, bo wszystko się mogło przydać. To obejrzyjcie sobie moje vlogi o życiu w czasach PRL-u, wtedy się przydawało naprawdę wszystko. Coś takiego, co my dzisiaj robimy, typu, że na przykład kupujemy sobie wodę mineralną i wyrzucamy butelkę, to za komuny to by nie przeszło. No nie, no jak to? Wyrzucisz butelkę? Taką ładną? To trzeba z tym robić kompocik i dawać dziecku do przedszkola, do żłobka czy do szkoły. No, no do żłobka może nie daje kompocik, ale wiadomo o co chodzi.
Wtedy się nic nie wyrzucało. Słuchajcie, wtedy puszka po kawie była jakimś skarbem, z którego się przerabiało na inne rzeczy, na przykład na zabawki, nie? No to i właśnie tam na tym strychu było kompletnie wszystko, co się tylko da znaleźć. No, jakieś rzeczy typu tam zostały znalezione typu torba z zapałkami. Dlaczego torba z zapałkami? Ano bo, może nie wiecie, ale za komuny był taki okres, że nie było zapałek. Nie było. Brakowało kompletnie wszystkiego, łącznie z zapałkami. Teraz wyobraź sobie, że mieszkasz na wsi. No, na wsi jest coś takiego, że musisz co jakiś czas rozpalić w kuchni, nie? Potrzebujesz do tego zapałki. A jeszcze do tego jesteś palaczem. Jak jesteś palaczem, to też potrzebujesz sobie zajarać, nie? No to kurczę, nie ma. Nagle nie ma. Przemysł zapałczany szlak trafił. W kiosku nie ma zapałek, zapalnic, to ty w ogóle człowieku zapomni. No i nagle jedziesz gdzieś i się okazuje, że są zapałki. Bez limitu. Możesz kupić ile chcesz tych zapałek, nikt cię nie będzie liczył, no i normalna niska cena, nie? No jak te zapałki. No co robisz? No kupujesz cały worek tych zapałek, nie? No i wrzucasz na strych. No a potem się robi tak, że świat zaczyna normalnieć, już zapałki normalnie możesz kupić w kiosku, więc zapominasz o tym zapasie na strychu i tak są zapałki, nie? Ale wracając do skarbów, no bo to w podtekście takie skarby można znaleźć, kochani, został znaleziony karton z komiksami. I w tych komiksach, w tym kartonie, takim dużym kartonie z komiksami, były między innymi pierwsze wydania Kapitana Żbika, które w dodatku były w takiej, to się chyba nazywa mint condition, takiej menniczej, w sensie, że nikt tego nawet nie czytał. Okazuje się, że ktoś te komiksy dziadkowi dawał, on to wrzucał do pudła, bo szkoda wyrzucić, potem wyniósł na strych. No to obejrzyjcie sobie, ile w tej chwili kosztują pierwsze wydania Kapitana Żbika w stanie idealnym. No właśnie, i tego typu rzeczy tam znaleźli. Inna rzecz, słuchajcie. I to już może ze wsi przejdziemy do miasta. To jest też inna znana mi historia. Człowiek odziedziczył mieszkanie. Odziedziczył albo kupił, już nie wiem, w każdym razie z jakiegoś powodu wszedł w posiadanie mieszkania po starszej osobie, właśnie takiej, która jeszcze urodziła się w latach 30., bardzo długo żyła, bardzo długo sobie radziła, prawda? No i no, zmarła i ktoś wszedł w posiadanie jej mieszkania. Oczywiście całkowicie legalnie, już nie pamiętam tego, czy odziedziczył, czy kupił, nie? No i to mieszkanie było w rzeczach tejże właśnie osoby, ale nie takich osobistych, tylko wiecie, były tam meble, jakieś takie rzeczy. No, no i były tam takie specyficzne szafki kuchenne właśnie z okresu głębokiej komuny. Ale one są takie obrzydliwe, takie z takiej płyty pilśniowej, nie wiadomo jaką okleiną pociągnięte. Takie wszędzie wtedy były. Obejrzyjcie sobie taki serial Graczykowie. Oto, oni mają takie szafki w kuchni. No, okropnie to wygląda. No i facet pomyślał sobie, kurde, wezmę i wyrzucę te szafki. No bo poza tym, że są stare, to jeszcze brzydkie. No w dodatku wypadałoby zrobić tam kuchnię od nowa i w związku z tym no, potrzebne są nowy typ szafek, jak ma być kuchnia robiona od nowa. Zwłaszcza, że teraz na przykład jest wspólny blat i w tym się wycina otwory na płytę grzewczą, na zlew i inne tego typu rzeczy. Kiedyś inaczej się to robiło, nie? No właśnie, no i faceta coś tak tknęło. To było trochę na zasadzie takiej, że on był, bawił się w coś, co się nazywa geo... Nie pamiętam, jak się to nazywa. Geocache? Jakoś tak. W każdym razie jest taka zabawa, że ludzie chowają takie puszki w różnych miejscach z bardzo drobnymi upominkami i jest cała zabawa w szukanie tychże puszek. Kto znajdzie, bierze upominek i zostawia drugi upominek. Geocatch? Geocoach? Jakoś tak to się nazywa. Coś takiego. No i się w to bawił. No i przyszli do niego koledzy, bo mieli na coś takiego iść. No i przyszli, nie wiem dlaczego, z wykrywaczem metali. No i coś tam z jakiegoś powodu przelecieli te szafki, nie? No i im wyszło, że im wyskakują, no, że jest jakiś metal w tych szafkach, nie? No i nie wiem, czy po pijanemu, czy nie po pijanemu, ponieważ, no kurczę, metal w szafkach to jest rzecz normalna, że wyskakuje, nie? W końcu te uchwyty zwykle są metalowe, nie?
tam jakieś zawiasy zwykle są metalowe. No w szafkach, mimo że teoretycznie są drewniane, w praktyce zwykle z płyty pilśniowej okleiną pociągnięte, no kupę metalu tam jednak jest. Ale oni stwierdzili, że a kurde, a i tak te szafki idą na wyrzucenie, to weźmiemy je, porąbiemy. No i okazuje się, że znaleźli tam, uwaga, złote monety. Co się okazuje? Okazuje się, że za komuny były zakazy, wiele zakazów. To był bardzo chory okres w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, ale w Polsce również, a mnie jako Polaka głównie Polska interesuje, że był zakaz posiadania dewiz oraz był zakaz posiadania złota. A ponieważ to było zakazane i to był prawdziwy nośnik wartości, ponieważ złotówka za PRL-u leciała w dół niesamowicie, inflacja była wręcz galopująca, to się tak mówi, hiperinflacja, nawet nie inflacja, tylko hiperinflacja, no to ludzie starali się właśnie kupować te dolary i kupować złoto po to, żeby przechować wartość swoich oszczędności. No to jak to kupili, to mieli towar nielegalny. W związku z tym gdzieś to musieli schować. Chowali w różnych miejscach. Podobno bardzo popularne było zakopywanie tego w słoiku w ogrodzie albo gdzieś na polu. No w tym wypadku no może i rzeczywiście ludzie czasem podobno odnajdują, typu ktoś orze pole, bo tam, nie wiem, był trawnik, wyciął drzewo i zaorał i chce zrobić pole i nagle bach, lemierz trafił na słoik ze złotem. Autentyk, nie? Oczywiście nie z piratu, tylko ktoś to wcześniej kupił. Natomiast ludzie w mieście robili różne sztuczki, żeby to pochować w mieszkaniu i to tak sprytnie, żeby w razie kontroli tego kontrol nie znalazła. A to wiadomo, że przeszukania za komuny były naprawdę ostre. Był taki serial. Serial nazywał się Dom. I w tym serialu Dom pokazana była sztuczka na lodówkę. To znaczy za komuny te lodówki były kiepskie, a swoją drogą teraz też czasem są, i robią taką wielką jakby taflę lodu na ścianach lodówki, ale to nie tylko, moja lodówka Liebherra, bardzo droga była, też się zepsuła i też mi w lodówce o tyle lodu narosło. Dajcie znać, czy chcecie, że vlog z tego, jak to skuwam, bo już tu parę razy normalnie skuwałem młotkiem i meselkiem, ponieważ inaczej się tego nie da usunąć, a na rozmrażanie wielodniowe nie mam czasu. Wiem, że można teoretycznie, no nieważne. W każdym razie ludzie robili taki numer, że brali trochę wody, oblewali taką na przykład złotą monetę i przyklejali do tylnej ścianki lodówki. I wiadomo, że ona potem zaraz zamarzła, był lód, nikt w tym nic nie widział, prawda? No i to było właśnie pokazane w serialu Dom i tam razem z perypetrami, co to się stało, jak potem ktoś tą lodówkę dał do naprawy, prawda? Natomiast tutaj okazuje się, że był zrobiony inny numer. Jak są dwie płyty, te płyty pilśniowe, z których za komuny robiono meble, były dość specyficzne. Ano takie, że to były w zasadzie takie dwie płyty pilśniowe, tak podzielone ze sobą i w środku była przerwa. No i okazuje się, że niektórzy ludzie jeszcze bardziej wydłubywali tą przestrzeń między tymi dwoma płytami pilśniowymi i tam wrzucali właśnie złote monety, wrzucali dolary lub inne tego typu rzeczy. Mieli taki skarbiec, że w razie czego z zewnątrz nic nie było widać, no komu przyszło do głowy rozkręcać szafki? No, na szczęście tutaj tym ludziom przyszło do głowy, bo kupę złota poszłoby to prawdopodobnie na spalenie, na śmietnik albo inne tego typu rzeczy. Właśnie najczęściej można znaleźć dolary albo złoto, tylko że dolary to żaden skarb. Dlaczego? No bo za komuny dolar był bardzo drogi w stosunku do złotówki. Ludzie rocznie zarabiali około równowartość, przepraszam, ludzie miesięcznie zarabiali równowartość 20 dolarów. Taka zwykła pensja była, czyli roczne zarobki to było około 140 dolarów. Czyli przy dzisiejszym kursie nieprzekraczającym 4 zł, to nawet nie jest 500 zł. Znaczy roczna pensja to nawet nie jest 500 zł, więc jak ktoś tam nawet schował roczną pensję, 500, no okej, no pójdziesz, poszalejesz, może nawet ze 2-3 razy, ale cudów nie ma. Natomiast jak ktoś schował wtedy roczną pensję w złocie, człowieku, to jesteś nadziany. Oczywiście też nie jakiś multimilioner, ale również. Dobra, a teraz przechodzimy do artykułu Adie z najdziwniejszymi rzeczami, które znaleziono na strychu z całego świata. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest mumia.
Mumia. Mumia. Może ja to najpierw przeczytam, a potem skomentuję. Jakie jest najlepsze miejsce do przechowywania mumii? Jeżeli pod ręką nie ma akurat żadnej wolnej piramidy, oczywiście strych. Prezent, który dziadek 10-letniego Aleksandra Kettlera przywiózł z Afryki Północnej, przeleżał na strychu ponad pół wieku, czyli 50 lat, zanim chłopiec przypadkiem się nań natknął. Mumia wiele wskazywało na to, że pamiętająca czasy faraonów zamknięta była w pieczołowicie zrobionym sarkofagu. W środku znalazła się maska pośmiertna i szereg innych rytualnych przedmiotów, które starożytni Egipcjanie chowali razem ze zmarłymi. Jedyne, co nie pasuje do układanki, to bandaże, którymi owinięto mumię. Produkcji maszynowej. Tak czy inaczej znaleziono na strychu mumię, przewieziono do szpitala w Hamburgu, gdzie niemieccy lekarze starają się rozwikłać zagadkę. No, bardzo dobrze, że przewieziono, bardzo dobrze, że nikt nie próbował tego rozwijać, z wielu powodów, kochani. Pierwsza jest taka, że no okej, mumia, w związku z tym no tutaj niby taki obiekt historyczny i tak dalej. A co jeśli to był na przykład ofiara jakiegoś zabójstwa, nie? I tylko w taki sprytny sposób trzyma doda strychu, żeby ciało nie śmierdziało, prawda? Inna rzecz jest taka, że nigdy nie wiadomo, jakie mikroby, jakie różne inne substancje się rozwinęły. Ja wiem, że tamte mumie były balsamowane i że się niby nie rozkładały, inne tego typu rzeczy, ale generalnie to trzeba uważać. Jest nawet taka bardzo niegłupia teoria przez wielu egiptologów powtarzana, że ta słynna klątwa faraona, ale nie ta, że jak jedziesz do Egiptu, to cię do kibla wozi, tylko ta, że rzeczywiście ludzie, którzy otwierali grobowce faraonów, później często ginęli w dziwnych okolicznościach. W zasadzie takiej siedział na toalecie i zmarł. Albo zapadł na bardzo dziwną chorobę, nie umieli go wyleczyć i zmarł. Albo jechał sobie samochodem i zmarł. Że to jest w wyniku tego, że przez te setki lat, a nawet chyba tysiąclecia w niektórych przypadkach, po prostu tam się pojawiły w tych grobowcach jakieś patogeny. Wszystko jedno, czy żywe, czy nieżywe, różne, prawda? I po prostu te patogeny zostały uwolnione, wprowadzone do organizmu, przecież tam nikt masek przeciwgazowych nie nosił, no i potem zrobiły spustoszenie w organizmie. No, ja nie wiem, nie jestem mikrobiologiem, niemniej jednak brzmi to moim zdaniem dużo bardziej sensownie niż to, że nagle jakiś faraon obudził się w zaświatach, stwierdził, a kurde, ruszyli moją mumię, a to klątwę mu. Nie, no właśnie. Także to jest bardzo ciekawe, a druga rzecz, którą też warto zwrócić uwagę, no tam jednak było ciało, nie? No, to też trochę pokazuje, żeby nie było wątpliwości. Ja nie jestem jednym z tych ludzi, którzy uważają, że kiedyś Europejczycy zachowywali się okropnie i w związku z tym teraz Afryka może nam wchodzić na głowę i tutaj robić nam Afrykę w Europie, nie? Natomiast rzeczywiście, zwłaszcza Brytyjczycy, fatalnie się zachowywali w czasie, nazwijmy to, swojej ekspansji, zwanej też okresem świetności, kiedy to nad Zjednoczonym Królestwem nigdy nie zachodziło słońce, ponieważ mieli swoje posiadłości, czy tam terytoria zależne na terenie całej kuli ziemskiej. To rzeczywiście nie jest tak w porządku, że przychodzą badacze, głównie z Wielkiej Brytanii, wchodzą sobie do obiektów, jakby nie było, wcześniej sakralnych, w tej chwili stanowiących spuściznę kulturową jakiegoś terytorium i po prostu zabierają sobie co chcą, łącznie ze zwłokami, właśnie mumiami, bo to jest ich, bo to jest nauka, a miejscowych w ogóle nie pytają o zgodę. Wielu prawdziwych Egipcjan, to nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale potomkowie Egipcjan, tych takich od faraonów, tych starożytnych, to są Koptowie. Ci ludzie, których dzisiaj nazywamy Egipcjanami, to nie są Egipcjanie, tylko to są Arabowie, którzy tam później przez wieki tam naszli. Natomiast potomkowie Egipcjan to są Koptowie i żeby było śmieszniej, w większości są chrześcijanami. Są straszliwie uciskani. Są. Mm-hmm. Bardzo się burzyli, że kurde, jak to tak, jeździcie po całym świecie i zabieracie jak swoje. Ja to też pokazuje, że nie jest to fair. Kolejna rzecz, jaką znaleziono na strychu, słuchajcie, były chłopak. Coś takiego miało miejsce w ten sposób, ale na szczęście od razu mówię, że żywy.
nie doszło do takiej sytuacji, że on ktoś tam zmarł, natomiast był hardkorowym przypadkiem stalkera, który po prostu nie może odpuścić i nie może zrozumieć, że ktoś nie ma ochoty się z nim zadawać. Ten stalker miał dziewczynę, no i ta dziewczyna nie bardzo chciała się, nazywała się Tracy ta dziewczyna, nie bardzo chciała z nim mieć cokolwiek wspólnego, z jakiegoś powodu facet trafił za kratki. Nie ma informacji, czy przez to właśnie, że robił jakieś przestępstwa na jej niekorzyść, czy po prostu z innego powodu za kraty trafił. No ale trafił, ale cały czas miał obsesję na punkcie tej dziewczyny, siedział 12 lat, przez te 12 lat dziewczyna ułożyła sobie życie. Znalazła sobie męża, czy też mąż znalazł ją, urodziła piątkę dzieci, szczęśliwa rodzina by się wydawała, no niestety stalker jej nie odpuścił. Gdy wyszedł na pierwszą przepustkę, wymienił jej drzwi w mieszkaniu, no, miała problem, bo nagle klucze nie pasowały do zamków, a drzwi też takie inne. Na drugiej przepustce podprowadził jej pick-upa. Na trzeciej przepustce wszystko, jak już wyszedł, wszystko wydawało się, że będzie dobrze, będzie spoko i nie ma się niczym przejmować. No i nagle pojawiły się takie jakieś dziwne stuki, puki na strychu. No i dziewczyna była przerażona, znaczy w tym wypadku już dorosła kobieta, wezwali policję, policjanci weszli na strychu, okazało się, że facet od 2 tygodni siedział na strychu, wywiercił sobie takie dziury, jak na filmach, i obserwował kobietę, łącznie z tym, że miał dziurę w sypialni, w związku z tym obserwował, jak ona robi fiki-miki z mężem. Scary, creepy, nie? To też trochę pokazuje, jak bardzo trzeba uważać, że cholera, spodziewaj się prześladowcy wszędzie tam, gdzie może się znajdować i nie lekceważ niczego. Jak ktoś ci skrzypi na strychu, to wcale nie jest powiedziane, że to jest szczur. Kolejna rzecz, bardzo przypominająca tą historię z kapitanem Żbikiem z Polski, którą wam opowiadałem, tyle tylko, że tutaj na o wiele większe pieniądze. Przeczytam to może. Słuchajcie, Superman został znaleziony. Już jest trzecia historia. Ja tam nie przeczytałem, bo powiedziałem wam własnymi słowami. Myślałem, że mam nadzieję, że zrozumiecie. Słuchajcie, David Gonzalez postanowił ubarwić swoje szare życie w Minnesocie i za skromne 10 tysięcy dolarów, to jest wart dla tej opowieści, że tylko 10 tysięcy dolarów kupił dom. Budowla, nie obrażając prawdziwych budowli, znajdowała się w stanie agonalnym, ale dla chcącego nic trudnego. Przepraszam za cięcie na podcastu. Remont rozpoczął się od wyburzenia wewnętrznych ścian tych kilku, które nie zdążyły się jeszcze rozpaść ze starości. I właśnie w jednej z nich znaleziono Supermana. Właściwie cały zeszyt Action Comic No. 1, w którym zadebiutował Clark Kent. Cóż w tym niezwykłego, skoro dawniej często wykorzystywano gazety do ocieplania i wypełniania ścian domów. A to, że Action Comic numer 1 w stanie idealnym jest dzisiaj wart ponad 2 miliony dolarów. Ten znaleziony przez Gonzaleza udało się sprzedać za 175 tysięcy dolarów, o 75 tysięcy mniej ze względu na to, że jego ciocia, jak twierdzi przypadkiem, urwała okładkę komiksu, czyli gdyby nie ciocia Gonzalesa, to poszedłby za 250 tysięcy dolarów. Teraz dla zrozumienia całej tej historii, no bo tutaj nam Polakom to się nam w głowie nie mieści, że ktoś używa, jak to, gazet do ocieplania budynku i do jeszcze wypełniania ścian wewnętrznych, o co chodzi, nie? Przecież no, jest mur i tam się nic nie da zrobić. Gazety to się używa czasem do ocieplania, ale butów. Rzeczywiście, jak jest bardzo, bardzo zimno, to jest stary sposób, działa, to owijasz sobie nogę w gazetę, tą nogę wkładasz do kalosza czy jakiegoś innego buta i jest rzeczywiście dużo cieplej. Gazeta bardzo dobrze izoluje. Można też gazetę tutaj sobie kłaść w zasadzie wszędzie i bardzo dobrze izoluje. Sobie położysz między na przykład pod koszulkę, a kurtkę, też bardzo dobrze wyizoluje. Nie ma się co wstydzić. Czasem ci to może życie uratować, jak na przykład znajdziesz się w miejscu, w którym no, nie możesz się ogrzać, a jest ci bardzo, bardzo zimno, bo nagle temperatura bardzo mocno spadła. Niektórzy używają słomy i stąd jest takie, znaczy bardziej rolnicy używali kiedyś, dawno temu słomy i stąd jest takie określenie, że słoma z butów wystaje. Ale wracając, w Stanach się trochę inaczej buduje budynki. Znaczy nie wszystkie, ale w dużej części Stanów, zwłaszcza w tych, w których
których jest ciepło, buduje się na zasadzie takiej, że najpierw się stawia ramę. Rama jest z belek i to są belki nośne, które utrzymują całą konstrukcję, a następnie te ramy się okłada takimi płytami albo deskami, chociaż lepsze określenie tutaj są listewki. I jeżeli ściana jest, powiedziałbym, taka, no u góry, nie w piwnicy, tylko u góry, to się okłada to z dwóch stron takimi listewkami i wygląda, że to jest fajna drewniana ściana, tylko że to są tylko i wyłącznie listewki, a w piwnicach, czasem właśnie na filmach widać, jak postacie schodzą do piwnicy i widać takie dziwne ściany po bokach, że są takie, takie belki i potem ten nie ma nic między tymi belkami, tylko z jednej strony są właśnie takie listewki poobijane, paskudnie to wygląda, no żywy horror, nie? Tak się buduje w Stanach Zjednoczonych, kochani. Dzisiaj często się wypełnia przestrzenie, które powstają między takimi listewkami, jakimiś piankami izolacyjnymi z różnych powodów. Nie tylko dlatego, żeby izolować termicznie, ale również dlatego, żeby izolować akustycznie. A kiedyś używano właśnie gazet, innych tego typu rzeczy, bo to zawsze jednak trochę izoluje. Nie zmienia to jednak faktu, że amerykańskie, w przypadku niektórych amerykańskich domów, bo niektóre są normalnie murowane, powiedzenie przejść przez ścianę to nie jest nic takiego dziwnego jak w Polsce. No w Polsce jak usłyszysz, że ktoś przeszedł przez ścianę, co? Jakim cudem? No w amerykańskich domach da się przejść przez ścianę. Zwłaszcza jak ktoś się bardzo dobrze rozpędzi, weźmie tak zwaną tarczę taktyczną, albo użyje siekiery lub piły mechaniczne, że tyle, po prostu. Ktoś rzucił komiks, bo wtedy on kosztował 10 centów, był bardzo, bardzo tani, nie był potrzebny, bach, lepiej. Ktoś znalazł na strychu obraz Van Gogha. Zanim wam to przeczytam, że no to parę słów wstępu, no bo ktoś może powiedzieć, co? Obraz Van Gogha na strychu? Przecież to warte jest miliony, jeśli nie dziesiątki czy setki milionów. Nikt normalny by nie trzymał obrazu Van Gogha na strychu. No chyba, żeby nie wiedział, że to obraz Van Gogha. Wbrew pozorom to trzeba czasem się znać, żeby rozpoznać, że obraz jest jakiegoś twórcy, a nie wszystkie obrazy, jak się za chwilę przekonacie, są podpisywane. Sam Van Gogh też za życia wcale nie był znanym twórcą. W związku z tym jest dość prawdopodobne, że namalował obraz, uznał go za knota, komuś go dał, ktoś go wrzucił na strychu, no i tam sobie przeleżał jakiś czas. Słuchajcie, siedział sobie malarz na strychu, a potem ktoś go znalazł. I tak przez ponad 100 lat. Malarz jak malarz, ale jego dzieło jak najbardziej. Pewien Norweg znalazł na strychu bardzo ładny pejzaż, który wyglądał, jakby wyszedł wprost spod pędzla Van Gogha. Zwrócił się więc do Muzeum Malarza z prośbą o opinię. Odpowiedź ekspertów brzmiała mniej więcej: nie podpisane, więc to nie Van Gogh. To swoją drogą pokazuje, jak niektórzy naukowcy są, bym powiedział, no bo przecież taki kustosz muzeum, no doktorat ma, no naukowcem chyba można go nazwać, nie? No jacy oni bywają czasem ograniczeni i no nie należy ślepo wierzyć w to, co ci powie człowiek tylko dlatego, że ma doktorat czy profesurę. Tak mi się wydaje. No niepodpisane to nie jego. No kurde. Zupełnie jakby Van Gogh nie mógł nie podpisać kogoś. No to jest tak samo jak co, nie wiem. Nie widać Krzysia na vlogu, to nie jest filmik autorstwa Krzysia? No kurde, wejdźcie sobie na pierwsze filmy na kanale wideoprezentacje, tam jest pełno wideoprezentacji gier komputerowych, nikogo nie widać, bo są gameplaye, słychać Jacka Kopczyńskiego, Jaskra z Wiedźmina, który czyta opisy tychże właśnie gier, a to były filmy Krzysia. Krzyś pisał te teksty, które Jacek Kopczyński czytał i Krzyś to produkował. Stąd się wzięła nazwa kanału wideoprezentacji Można. Van Gogh też mógł nie podpisać jakiegoś obrazu. Odrzucanie dzieła tylko ze względu na to, że nie podpisane, jest po prostu głupie. Jak nie, to nie. Minęło jeszcze kilka lat, zmieniła się technologia i Norweg spróbował jeszcze raz. Tym razem dotarł nie tylko do bardziej skrupulatnych ekspertów, ale nawet do listów do znajomego, w którym słynny malarz opisywał znalezione na strychu dzieło. Dlaczego nie zostało podpisane? Ponoć dlatego, że autorowi się nie podobało. Że też ktoś, kto za życia sprzedał zaledwie jeden obraz, mógł sobie pozwolić na takie fanaberie. Słuchajcie, pieniądze.
pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze bardzo często znajdują się właśnie w różnych takich strychach, innych tego typu miejscach. Dlaczego? Nie każdy wierzy bankowi. Ja osobiście się z tym zgadzam, zwłaszcza w sytuacji, w której teraz na przykład w Unii Europejskiej mamy taki przepis, że jeśli bank uzna, że musi, to może ci zabrać pieniądze z konta. Fajne, fajne, nie? Super. Pewne jak w banku, że nie wyjdziesz na tym dobrze. Także trzymanie gotówki w domu wcale nie jest takie głupie, do tego jeszcze czasami jest jakaś gotówka z lewego źródła, której nie bardzo można trzymać w banku. Osobiście uważam, że lepiej trzymać jakieś sztabki złota i niekoniecznie w domu, żeby w razie czego bandyci nie wchodzili ci do chałupy. Ale no, niektórzy ludzie inaczej myślą i właśnie stąd czasem jest dużo gotówki w domu. Młodzi, na swoim to idea znana na całym świecie i na całym świecie równie realna. Choć zapewne gdzieś znajdują się wyjątki. W każdym razie, kiedyś Josh Terrin z Utah zdołał w końcu zarobić na swój pierwszy dom, miał już żonę i trójkę dzieci. Kilka godzin po zakupie pamiętającej dawne lata, ale będącej w całkiem niezłym stanie nieruchomości, nowy właściciel postanowił dokładnie obejrzeć budynek. Zaglądając nawet tam, gdzie nie spodziewał się niczego znaleźć. A tym bardziej 45 tysięcy dolarów w pozwijanych banknotach. Pan Ferrin miał dylemat, ale uczciwość i przyzwoitość człowieka starszej daty zwyciężyła. Amerykanin zdecydował się przekazać wszystkie znalezione na strychu pieniądze najstarszemu synowi Arnolda Bangerstera, poprzedniego właściciela domu. Kochani, a propos znalezionej kasy w różnych dziwnych miejscach, to wcale nie chodzi tylko o uczciwość, żeby taką kasę przekazywać. Oczywiście niekoniecznie osobie prywatnej, częściej na przykład policji lub coś takiego. O co chodzi? Taką kasę, którą możecie znaleźć, na przykład idziecie sobie po ulicy i nagle bach, widzicie reklamówkę z gotówką. Albo na przykład sprzątacie sobie, wyrzucacie śmieci i tam w śmietniku leży bach, reklamówka z gotówką, nie? Już pomijając te rzeczy uczciwościowe, że ta gotówka to może być na przykład wszystkie oszczędności starszej pani, która na przykład sprzedała mieszkanie po to, żeby kupić sobie mniejsze mieszkanie za chwilę, a resztę pieniędzy przeznaczyć na przykład na operację na raka, czyli no de facto tak trochę moralnościowo okradacie staruszkę, nie oddając jej tego, nie? Ale pomijając te rzeczy moralne, które moim zdaniem są bardzo ważne i ze względów moralnych również należałoby te pieniądze oddać, nie? Natomiast te pieniądze mogą pochodzić po prostu z przestępstwa. I wiecie, nikt nie wyrzuca gotówki, nie? Generalnie albo ktoś to zgubił, albo ktoś to wyrzucił. Jeśli ktoś to zgubił, to właśnie witamy u staruszek i inne takie rzeczy. Natomiast jeśli ktoś to wyrzucił, to miał powód. Na przykład taki powód, że się okazało, że ta forsa jest trefna. Na przykład to były pieniądze z okupu i się ktoś zorientował, że po prostu są spisane numery banknotów. Albo z jakiegoś napadu. Albo z jakiegoś handlu narkotykami i inne tego typu rzeczy. Jak zaczniecie te pieniądze wydawać, to jest prawdopodobne, że wpadniecie i będziecie z miejsca podejrzani o ten czyn, z którego te pieniądze pochodzą, nie? Można mieć niezłe problemy. Natomiast jeśli te pieniądze oddacie, oczywiście należy je odnieść do miejsca, w które jest do tego przeznaczone, a nie, że znaleźliście pieniądze na śmietniku, to oddajecie cię stróżowi nocnemu, nie? No nie, oddajecie to za protokołem, dobrze się jest udać, ale za protokołem na najbliższą komendę policji, takie rzeczy, żeby oni to sprotokołowali. Dlaczego? Albowiem należy wam się znaleźć, no i tak, to jest około chyba 20% teraz, natomiast jeśli znalazca się nie znajdzie przez bodajże 2 lata, i tak te pieniądze są wasze. Poczekacie i tak będą wasze, a legalnie. Natomiast no, znaleźć na 20% też jest coś warte, prawda? No 20% dokładnie. Chociaż oczywiście w niektórych wypadkach no przynajmniej nie godzi się moim zdaniem go wziąć. No, ja bym nie wziął części pieniędzy staruszki przeznaczonej na operację, nie? No niemniej jednak prawnie jest jak jest, tak to zostało przewidziane. Też mi się wydaje, że staruszka będzie bardziej zadowolona z 80% swoich pieniędzy niż z niczego, prawda? Kolejna rzecz, jaka została znaleziona na strychu, to carska figurka. 70 lat na strychu w niewielkiej drewnianej szkatułce, która wcale nie zachęcała do tego, by ją otworzyć. Tyle czasu w takich warunkach spędziła figurka, którą car Rosji Mikołaj II zamówił dla swojej małżonki Aleksandry u słynnego złotnika Fabergé. Tego od jajek Fabergé.
udało się prześledzić historię figurki. W 1934 roku po raz pierwszy zmieniła właściciela. Armand Hammer kupił ją wówczas za równowartość około 2000 dolarów. 80 lat później, już po odkryciu na strychu George'a Davisa, wartość tej figurki szacowana była na bagatela 500 do 800 tysięcy dolarów. I tak ostatecznie udało się ją sprzedać za sumę pięciokrotnie wyższą. Nabywca zgodził się zapłacić za zapomniane dzieło sztuki 5 200 tysięcy dolarów. Kupę forsy, nie? Jak to widać, nie wolno nic wyrzucać. Kolejna rzecz, która została znaleziona, to skrzypce Stradivariusa. Stradivarius, bardzo słynny twórca instrumentów, jego skrzypce niesłychanie wartościowe. W przeciwieństwie do wielu poprzednich eksponatów, wyłączając może zazdrosnego chłopaka, w skrzypce Stradivariusa, których wartość wyceniono na bagatela 5 milionów dolarów, nie przeleżały na strychu w zapomnieniu kilkadziesięciu lat. Wystarczyło kilkanaście dni, a na ich trop wpadli policjanci. Dlaczego szukali? Dlatego, że nieco wcześniej złodzieje uzbrojeni po zęby w paralizatory typu Taser napadli na pierwszego muzyka Milwaukee Symphony Orchestra i ukradli mu legendarne skrzypce. Jak udało się odnaleźć instrument, wydatnie przyczynił się do tego producent paralizatorów, który pomógł ustalić, jakiej broni użyto na muzyku i komu w ostatnich dniach sprzedano takie egzemplarze. No właśnie, to już nie pierwsi bandyci, których paralizatory typu Taser zaprowadziły na ławę oskarżonych, żeby daleko nie szukać. Polscy policjanci, którzy przy użyciu takich paralizatorów torturowali zatrzymanego na komendzie. Gratuluję policjantom, mam nadzieję, że znajdzie się na was jeszcze wiele innych paragrafów, bo tacy ludzie jak wy nie powinni chodzić po wolności. Kolejna rzecz, kolekcja płyt słynnego akwarelisty. Tak! Tego od Wąsika, który to zdaniem premiera Netanyahu być może wcale nie miał ochoty robić Holokaustu, tylko to tam jakiś Palestyńczyk namówił. No, ciekawe rzeczy, nie? Piotr Czajkowski, Aleksander Borodich i Siergiej Rachmaninow kto by pomyślał, że ci trzej ulubieńcy są słynnego akwarelisty. Do takiego wniosku doszła córka Lwa Bezymieskiego, która znalazła w najodleglejszym kącie na strychu kolekcję płyt oznaczonych Führer Hauptquartier, czyli główna kwatera wodza narodu niemieckiego, Führera, nie? Jej ojciec zajwanił powyższe w 1945 roku w Berlinie, kiedy jako jeden z rosyjskich dowódców plądrował kwaterę słynnego akwarelisty ze wszystkiego, czego naziści nie zdążyli zawczasu wywieźć w góry. O płytach przypomnia sobie świat w 1991 roku, kiedy młoda Aleksandra Bezmieńska znalazła zła na strychu te rzeczy, gdy została wysłana po rakietę tenisową. Podkreślmy, wróciła z pamiątkami po Adolfie. No i jak to ładnie powiedzieć, wyszło co wyszło. Słuchajcie, kolejna rzecz, która została znaleziona, to wywiad z Martinem Lutherem Kingiem. Nigdy wcześniej nie publikowany wywiad głosowy. Stephen Toole szperał na strychu w domu swojego ojca, kiedy natknął się na świetnej jakości nagranie z 1960 roku, na którym udało się rozpoznać dwa głosy. Jeden z nich należał do ojca znalazcy. Właścicielem drugiego był Martin Luther King, z którym starszy pan, na co dzień akwizytor, przedstawiciel handlowy, dorywczo pisarz amator, przeprowadził wywiad. Chciał on napisać książkę o obrońcach praw człowieka, ostatecznie nigdy się nie ukazała, o wywiadzie na długo zapomniał. No, teraz wyszedł na światło dzienne. A ostatnia rzecz, no to już wracamy do klasyki, o której mówiłem, zaczęło się od giwery, to na koniec będą granaty. Przezorny, zawsze ubezpieczony w tradycyjnym wydaniu. To jest oczywiście nawiązaniem do samych swoich, albo nie ma mocnych, już nie pamiętam. W każdym razie chodzi o pojedynek Kargula z Pawlakiem.
Kiem przezorny, zawsze ubezpieczony w tradycyjnym wydaniu, czyli nie worek cukru i mąki na strychu, ale cała skrzynka ręcznych granatów. W marcu 2014 roku taki właśnie eksponat znaleziono w jednym z domów Milwaukee, ponieważ jednak był to eksponat nadzwyczaj sprawny i nadzwyczaj zagrażający bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców, rodzinną pamiątkę przejęli saberzy, a następnie zdetonowali na odosobnionym poligonie. No i jak tu się bronić, kochani? Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeśli się podobało, proszę Ciebie, nie zapomnij łapce w górę, miłym komentarzu oraz oglądaniu vlogów od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Pa, pa!